Siedem wiosennych okryć wierzchnich dla mężczyzny? To tyle w ogóle jest? Pomyślisz sobie, że pewnie będą to jakieś wymyślne propozycje, w których będziesz wyglądał jak w kostiumie. Otóż nic bardziej mylnego. Te propozycje sprawią, że będziesz wyglądał genialnie. Zapraszam. W zależności od tego, jak bardzo elegancko chcesz się ubierać, potrzebujesz różnego typu okrycia wierzchniego. Dlatego przygotowałem dla ciebie listę siedmiu zewnętrznych elementów garderoby, które posegregowałem od tych najbardziej casualowych do tych najbardziej eleganckich. Dzięki temu będziesz mógł dopasować to wszystko pod siebie. Ale zanim jeszcze zaczniemy, to mam dla Was bardzo ważną informację. W dniu dzisiejszym Światło Dzienne ujrzy bezpłatna aktualizacja do wiosennej edycji podręcznika Mężczyzny. Niektóre sklepy wypuściły dodatkowe kolekcje, niektóre linki wykupiliście całkowicie, a niektórych zostały tylko pojedyncze rozmiary. Dlatego też, jak zawsze, zadbałem o Was i uzupełniłem upbooka o kolejne perełki. A uwierzcie mi, Trochę się ich znalazło. Jeśli jesteś posiadaczem podręcznika mężczyzny, to dziś otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową maila z linkiem do aktualnej wersji podręcznika. Jeśli, powiedzmy, do 20 nic nie otrzymasz, koniecznie odezwij się do mnie na adres kontaktmałpamartinnawrocki.com w wiadomości prywatnej na Instagramie albo napisz do mnie na Facebooku. Znajdziesz mnie przecież na naszej grupie dobrze ubranych mężczyzn. Natomiast jeśli jeszcze nie zakupiłeś podręcznika mężczyzny, to teraz jest na to najlepszy moment. Kompleksowy poradnik, dzięki któremu natychmiastowo poprawisz swój wiosenny styl. 67 gotowych stylizacji, przedstawionych na osobie, tak że po prostu spojrzysz na zdjęcie i od razu wiesz, co na siebie nałożyć. Prawie 500 aktualnych linków do ubrań najlepszej jakości w świetnych cenach. Same okazje przygotowane dla członków klubu dobrze ubranych mężczyzn, bo oczywiście otrzymasz również dostęp do niego. Jest to grupa zrzeszająca dziesiątki mężczyzn takich jak ty, którzy zmieniają swoje życie na lepsze, budując swój indywidualny styl. Wsparcie, porady i dodatkowe informacje, które nie są udostępniane tutaj na kanale, to to, co znajdziesz na grupie. Dołącz do nas już dziś. Link podrzucam w opisie filmu. Jakie elementy zawierają stylizację w podręczniku mężczyzny? Pierwszym z nich, a pamiętaj, że zaczynamy od tych najbardziej casualowych, jest bomberka. Jest ona bardzo uniwersalna, pasuje do każdego wieku i do każdej sylwetki. Będzie idealnym wyborem, jeśli do tej pory ubierałeś się całkowicie sportowo, a chcesz postawić pierwszy krok w stronę budowania swojego eleganckiego stylu. Bardzo fajne jest w niej to, że masz do wyboru całą gamę kolorystyczną, od tej najbardziej podstawowej i klasycznej, czyli granatowej, przez czarną, aż po takie kolory jak beż oliwkowy czy bordowy. Jeśli masz już którąś z podstawowych kolorów, to spokojnie możesz zdecydować się na coś bardziej nietypowego, dzięki czemu dasz sobie możliwość tworzenia większej ilości stylizacji. A jeśli chodzi o uniwersalność, to tak jak już wspomniałem, jest to kurtka casualowa. Dlatego też najbardziej będzie pasowała do ciemnych, jednolitych kolorystycznie jeansów bez żadnych przetarć czy dziur oraz chinosów w różnych kolorach. Drugą propozycją będzie field jacket, męska, klasyczna i również bardzo uniwersalna. Zresztą, jak wszystko na moim kanale, nadaje Twoim stylizacjom lekko surowego, wojskowego klimatu, który nigdy nie wychodzi z mody. Noszone często przez znane osoby, takie jak m.in. David Beckham, na stałe zapisała się w modzie męskiej. Wytrzymała i z bardzo fajnym designem, z czterema dużymi kieszeniami na przodzie. Polecam Ci te w ziemi z tych kolorach, takich jak oliwkowy czy jasnobrązowy. Trzecia propozycja będzie czymś innym, a mowa tutaj o bezrękawniku. Idealna opcja na dłuższe wykorzystywanie zimowych golfów, czy też grubszych swetrów. Doda Ci więcej ciepła tu w okolicy klatki piersiowej, ale nie spowoduje, że będziesz się przegrzewał. Polecam ci szukać takich, które są wypełnione naturalnym materiałem, jak puch i pierze. Dzięki temu nie będzie ona gruba, a zapewni ci wystarczający komfort cieplny. A bliżej lata, wykorzystasz ją w połączeniu na przykład z polówką. Niecodzienny element, który pozwoli ci wyróżnić się z tłumu przeciętnych mężczyzn. Polecam ci zwłaszcza ten w kolorze białym lub granatowym. Czwartą opcją, już bardziej elegancką. Którą możesz połączyć zarówno z t-shirtem, jak i koszulą, jest kurtka safari. Genialny element garderoby, który jest rzadko spotykany, a wygląda świetnie. Na początek polecam ci wybrać ten najbardziej klasyczny beżowo-piaskowy kolor, a jeśli chciałbyś zaszaleć i mieć co najmniej dwie w swojej szafie, to granatowa lub oliwkowa również świetnie się sprawdzi. Pierwsza dzisiejsza propozycja, która będzie pasowała do praktycznie wszystkich eleganckich spodni. No, bez rękawnik, też, ale wymaga on trochę większej wiedzy na temat tego, co i jak ze sobą łączyć. Natomiast, kurtka safari jest również pierwszym elementem w naszym zestawieniu, którego nie łączyłbym z jeansami. Osobiście uważam, iż nie wygląda to zbyt dobrze. Świetną kurtkę safari polecam ci w podręczniku mężczyzny, oczywiście z gotowym linkiem. Piątą propozycją będzie kurtka pikowana. Coś, o czym wspominałem już na jesień, ale również dobrze sprawdzi się podczas wiosny. Elegancka, klasyczna i bardzo stylowa. Dopasujesz ją do wszystkiego. Od t-shirtów po koszule. Od dżinsów po spodnie eleganckie z kantem. Uniwersalność 10 na 10. Wybierając tego typu kurtkę, decyduj się na wzór w rąby. Wygląda on dużo bardziej elegancko niż poziome pasy. Kolor granatowy to podstawa. Wygląda najlepiej i wykorzystasz go w największej ilości stylizacji. Czarny też jest ok, ale już nie będzie aż tak uniwersalny. Natomiast, jeśli chciałbyś urozmaicić swoją garderobę, to bardziej skusiłbym się na kolor oliwkowy. W podręczniku mężczyzny znajdziesz wybór naprawdę świetnych kurtek, pikowanych. Z tego co pamiętam, zaczynają się one już od 200 zł. Szósty punkt na dzisiejszej liście to trench. O trenczu mówiłem już wielokrotnie jako o podstawowym elemencie męskiej garderoby na wiosnę. Klasyczny, elegancki i nada ci bardzo męskiego wyglądu. Duży element, który rzuca się mocno na pierwszy rzut oka, także koniecznie musisz upewnić się, że jest on dobrej jakości. Tradycyjnie wykonany z gabardyny, czyli mocno utkanej, bawełnianej tkaniny o ukośnym splocie, który gwarantuje Ci dużą wytrzymałość oraz odporność na wiatr i deszcz. Nie wybieraj tręczy wykonanych w 100% z poliestru. Na pierwszy rzut oka wyglądają one tanio. Kolorystycznie oczywiście beż. To podstawa jeśli chodzi o tręcze. Klasyka klasyki. Ewentualnie możesz decydować się na granat lub czerni, ale tylko jeśli już w swojej szafie masz beżowy. Tręcz to okrycie wierzchnie, które często ma beznadziejny skład. Sklepy używają nazw, że jest to tręcz bawełniany, ale jak sprawdzimy dokładniej, to jako podszewkę używają poliester. Taki wybór jest tragiczny i niestety, jeśli się nie znasz, to dasz się oszukać. W podręczniku mężczyzny są tylko modele sprawdzone przeze mnie pod względem składu. No i ostatni, siódmy punkt to marynarka. Element najbardziej elegancki w dzisiejszym zestawieniu. Nie musi być to coś, co nosisz wyłącznie w połączeniu ze spodniami z kompletu, które tworzą garnitur. Marynarki w wersji bardziej casualowej spokojnie można połączyć z chinosami czy też spodniami w kant o innym kolorze, tworząc tak zwany zestaw koordynowany. Na wiosnę wybieraj marynarki z lżejszej wełny, czy też z dodatkami lnu, które zapewnią ci odpowiednią oddychalność. Dzięki czemu będziesz elegancki i nie przepocisz się nawet podczas ciepłych dni. No i mamy to, siedem idealnych okryć wierzchnich na wiosnę. Jak widzisz, my mężczyźni też mamy duży wybór elementów garderoby. I nie jesteśmy skazani wyłącznie na jedną kurtkę na cały sezon. Tak jak już wspominałem, jeśli chcesz ubierać się dobrze i pójść na skróty drogą budowania swojego stylu, zachęcam Cię do zakupu edycji wiosennej podręcznika mężczyzny. Znajdziesz tam wszystkie elementy garderoby, które omówiłem w tym odcinku, a także o wiele, wiele więcej. To najlepszy produkt dla mężczyzn, który znajdziesz na rynku. Wiem, co mówię. To jest ponad 300 stron wiedzy. Teoretycznej i praktycznych stylizacji oraz linków, a wszystko to w jednym pliku. Musisz mieć swoją wersję Apple'a edycja wiosenna.